Maciej Pater, krótka piłka, serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że będzie warto. No to zaczynamy. Drugie imię, Paweł, nie ja wybierałem. Ulubiony numer, 42. Ulubiony klub piłkarski, oczywiście Błonianka, na drugim miejscu Barcelona. I po ostatnim wyjeździe Inter Mediolan, pozdrawiam ekipę z Mediolanu. Idol z dzieciństwa, było ich kilku, ale wybiorę jednego, będzie nim Rivaldo. Super lewa nóżka, ja jej nigdy nie miałem. Pamiętne 3-2 z Walencją i strzał z przewrotki. Ulubiony kolor, no, oczywiście zielony, Błonianka błonie. Ulubione danie, spaghetti carbonara, pozdrawiam Dotka. Ulubiony artysta lub zespół, co tu by powiedzieć, lub zespół oczywiście. Mig, a artysta Arkadiusz Niezgoda. Ulubiony film, zależy z kim oglądam, ale niech będzie Skazani na Shawshank. Ulubiony samochód, Fiat 126P, klasyka. Ulubione zwierzę, powiedzmy, że hipopotam. Ulubiony sport poza piłką nożną, mam taki? Czekajcie, muszę się chwilę zastanowić. Biathlon. Szkoda, że już Olej Narmbiernal nie występuje, ale mimo wszystko dalej darzę dużą sympatią ten sport. Miejsce, które chciałbym odwiedzić. Machu Picchu. Wymarzony prezent. Bo ja wiem. No, muszę się chwilę zastanowić. Niespodziewany wyjazd na mecz, przykładowo. Niech będzie Camp Nou. Najważniejsze wydarzenie w moim życiu. No mam nadzieję, że takie jeszcze przede mną. Ulubiony przedmiot w szkole. Oprócz WF-u, może wyjdę tu na mądrego, język angielski. 6 razy 9. 54. Tatuaże. Nie mam, ale chciałbym mieć i lubię. Po zakończeniu kariery będę, no źle sformułowane pytanie, po zakończeniu przygody będę dalej trenerem. Pierwsze zwierzę, które idę zobaczyć w zoo, to żyrafa, bo widać z daleka. Gdybym był rzeczą, to byłbym pachołkiem. Moją supermocą byłaby... O kurczę, co tu powiedzieć? No nie wiem, nieśmiertelność. A o to chodzi. Kurde. Nie wiem. Nie mogę przejść do następnego? Przejdź do następnego, nie ma problemu. Dobra. Gdybym mógł do końca życia nie robić jednej rzeczy, to... To. Kurczę, jakie filozoficzne pytanie. To bym nie wstawał rano. O, nie lubię wstawać rano. Serial lub film, w którym chciałbym zagrać. Ostatnio oglądałem bardzo dobry serial i chętnie bym w nim zagrał. Obok znakomitego Janka Frycza, a serial to Ślepnąc od świateł. Największy żartowniś w szatni. No, ogólnie w szatni mamy wielu żartownisiów. Bardzo lubię żarty Tomka Sińskiego. Pozdrawiam Gadoszkę. Radziu. No i nasz kapitan Brokułka. Najlepszy technik. Nie mamy takich w drużynie, ale jakbym miał już wybrać jakiegoś, to będzie nim Rodżerek. Tak jest. Zdecydowanie. Największy strojniś. No przede oj, na pewno Brokułka. I kolejne pytanie od razu też mogę powiedzieć. Największy pantoflarz, również Brokułka. Nawet nie znajdzie chwili na prysznic, tylko na brudaska wraca do domu. No idziemy dalej. Największy krytyk na boisku. Arkadiusz Niezgoda. Synek trenera. Arkadiusz Niezgoda. Pierwszy na treningu. Oj, ciężko mi powiedzieć, bo ja nigdy nie jestem pierwszy. Strzelam, że będzie to Mariusz Zaleski. Zawsze spóźniony. Maciej Pater. Pierwszy pod prysznicem. Na pewno nie Arkadiusz Niezgoda. Dwie lewe nogi. Arkadiusz Niezgoda. Tekst szatni, który zapadł mi w pamięci. Oj, dużo tego było, ale co by tutaj... Do soboty trawa nie urośnie. Albo nic się nie zmieni. Ty dobrze, ja źle. Ulubiony utwór z szatni. Mig Lalunia. Zawsze śpiewamy po wygranym meczu. A że często wygrywamy, to często śpiewamy. Trener, z którym chciałbym pracować. Obecnie pracuję z trenerem, z którym chciałem pracować, Tomek Felixiak. A z którym jeszcze? Adaś Nawałka. Mój najlepszy mecz. Taki to jeszcze przede mną. Mimo, że zagrałem już wiele dobrych meczy. Najładniejszy stadion, na którym grałem. Oczywiście Stadion Błonianki, Stadion Dalus w Pasowi i Stadion Lecha Poznań też mi się podobał. Stadion, na którym chciałbym zagrać. San Siro. San Siro zdecydowanie wywarł na mnie największe wrażenie. Dwóch na jednego z bramkarzem strzelam czy podaję? Oczywiście podaję, jestem koleżeński. Poza tym słabą mnie z kiwką.
Dodatkowy trening czy spotkanie integracyjne? Jedno i drugie oczywiście. Zarówno jedno i drugie jest potrzebne. Moja największa wada. Chyba będą te spóźnienia na trening. Nie zawsze z mojej przyczyny. Po prostu daleko mam do Włonia. Moja największa zaleta. Cierpliwość. A jeżeli chodzi o grę w piłkę, gra głową, prawa nóżka, lewa, może być. Swój pierwszy kontrakt reklamowy podpiszę z doktorem Edkerem. Gdybym nie grał w piłkę, to byłbym kucharzem. Fascynuje mnie program MasterChef i chętnie w nim wystartuję, jeżeli czas mi na to pozwoli. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Chciałbym pozdrowić Arka Niezgodę, który chyba był najwięcej razy wymieniony przeze mnie. I ekipę z Mediolanu. Tyle.